10. John Travolta. Posiada jedną z najbardziej unikalnych rezydencji w Stanach Zjednoczonych, luksusową posiadłość w Ocala na Florydzie, która jest również prywatnym lotniskiem. Travolta, znany ze swojej pasji do lotnictwa, zbudował dom, który spełnia jego wyjątkowe potrzeby, łącząc luksusowy styl życia z miłością do latania. Rezydencja Travolty znajduje się na terenie osiedla Jumbolair Aviation Estates, które zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o osobach, które chcą mieć swoje prywatne lotniska. Posiadłość aktora obejmuje nie tylko przestronny dom, ale także dwa pasy startowe, które umożliwiają mu bezpośrednie wyloty i powroty do domu. Na terenie nieruchomości znajduje się także ogromny hangar, w którym Travolta przechowuje swoje samoloty, w tym legendarnego Boeinga 707 i Gulfstreama 2. Sam dom jest równie imponujący jak jego lotnicze udogodnienia. Wnętrza rezydencji łączą nowoczesny design z klasyczną elegancją. Znajduje się tam 5 sypialni, 6 łazienek, a także liczne pokoje gościnne, co czyni posiadłość idealnym miejscem do przyjmowania gości. Dom Travolty jest również wyposażony w duże okna, które zapewniają spektakularne widoki na pas startowy oraz otaczającą posiadłość przyrodę. Dom otoczony jest również rozległymi ogrodami i posiada duży basen, co daje możliwość relaksu na świeżym powietrzu w pełnym komforcie. 9. Drake. W ostatnich latach Drake, znany kanadyjski raper, stał się właścicielem jednej z najbardziej luksusowych posiadłości w Toronto w Kanadzie. Jego rezydencja położona w prestiżowej dzielnicy Bridal Path jest zarazem imponująca, jak i kontrowersyjna. Drake zakupił działkę za niecałe $7 milionów w 2015 roku. Początkowo na tym terenie znajdował się skromny, ale rozległy dom parterowy z unikalną historią, który jednak szybko ustąpił miejsca planom na budowę gigantycznej rezydencji. Pomimo licznych problemów z sąsiadami oraz mediami, które zarzucały raperowi zniszczenie historycznej budowli, Drake kontynuował budowę, dążąc do stworzenia swojej wymarzonej rezydencji. Jego posiadłość jest imponująca pod względem wielkości. Ostatecznie budynek osiągnął powierzchnię niemal 5000 m2, z samą główną sypialnią o powierzchni 300 metrów, co jest równoważne dwóm typowym domom jednorodzinnym. Same wnętrza tej niesamowitej rezydencji charakteryzują się wyjątkowym luksusem. Od krytego boiska do koszykówki przez basen wewnętrzny, aż po najbardziej ekstrawaganckie wyposażenie, takie jak prawdopodobnie najdroższe łóżko na świecie czy śpiewające toalety. Dodatkowo posiadłość stała się celem nie tylko mediów, ale również osób próbujących włamać się na jej teren, co zmusiło Drake'a do zainwestowania w niezwykle rozbudowany system ochrony. Ta rezydencja jest z jednej strony symbolem ogromnego sukcesu, z drugiej zaś strony przykładem luksusu, który przekracza granice rozsądku. Choć dom został wyceniony na $150 milionów, to eksperci twierdzą, że prawdziwa wartość nieruchomości jest znacznie niższa. 8. Andrew Tate. To kontrowersyjny były kickbokser i influencer internetowy, zdobył szeroką uwagę mediów i opinii publicznej nie tylko ze względu na swoje radykalne poglądy, ale także styl życia i luksusową rezydencję, którą posiada w Rumunii. Tate, znany z prowokacyjnych wypowiedzi i wystawnego stylu życia, wybrał na swoje miejsce zamieszkania przestronny budynek, który pierwotnie prawdopodobnie pełnił funkcję magazynu. Jego rumuńska posiadłość położona w okolicach Bukaresztu kosztowała około $700 tysięcy. Budynek, który przekształcił na swoje potrzeby, ma ponad 2000 m2 powierzchni użytkowej i jest wyposażony we wszystkie luksusy, które odpowiadają statusowi mężczyzny. Wnętrze zostało zaprojektowane z myślą o najwyższym komforcie i prywatności, co jest istotne, biorąc pod uwagę profil publiczny Tate'a i jego liczne kontrowersje. Oprócz tego rezydencja Tate'a jest nie tylko miejscem, gdzie żyje mężczyzna, ale również centrum jego operacji biznesowych. W budynku znajdują się liczne pokoje rekreacyjne, siłownia oraz luksusowe wnętrza urządzone w nowoczesnym stylu. Co więcej, jak wynika z różnych doniesień, Tate posiada również rozległy garaż, w którym trzyma swoją imponującą kolekcję samochodów. Jednakże posiadłość Tate'a stała się również miejscem kontrowersji i licznych problemów prawnych. W grudniu 2022 roku rezydencja była przedmiotem przeszukania przez rumuńską policję w ramach dochodzenia, które doprowadziło do aresztowania mężczyzny oraz skonfiskowania wszystkich pojazdów do niego należących. Wydarzenia te jeszcze bardziej zwiększyły zainteresowanie opinii publicznej zarówno jego osobą, jak i samym miejscem, w którym mieszkał. 7. Donald Trump. Ten były prezydent Stanów Zjednoczonych jest właścicielem jednej z najbardziej ikonicznych posiadłości w Ameryce, Mar-a-Lago, położonej w Palm Beach na Florydzie. Ta rezydencja, która stała się jego zimową rezydencją oraz prywatnym klubem, ma bogatą historię i odgrywa ważną rolę zarówno w życiu osobistym, jak i politycznym Trumpa. Mar-a-Lago została zbudowana w latach 20. XX wieku przez Marjorie Post, dziedziczkę fortuny Post Cereals. Kiedy kobieta odeszła z tego świata, posiadłość została przekazana rządowi Stanów Zjednoczonych z zamiarem wykorzystania jej jako rezydencji prezydenckiej. Jednakże rząd ostatecznie zrezygnował z tego planu ze względu na wysokie koszty utrzymania, a w 1985 roku Donald Trump nabył Mar-a-Lago za około 10 milionów dolarów. Trump zainwestował znaczne środki w renowację posiadłości, przekształcając ją w luksusowy klub dla zamożnych osób, jednocześnie zachowując część rezydencji do prywatnego użytku. Mar-a-Lago obejmuje kilkadziesiąt pokoi, a jej architektura jest mieszanką stylów, które odzwierciedlają europejską elegancję i amerykański przepych. W rezydencji znajdują się liczne salony, jadalnie, a także rozległe ogrody i basen, które dodają splendoru tej imponującej posiadłości. Podczas prezydentury Trumpa Mar-a-Lago często służyło jako miejsce spotkań z zagranicznymi liderami oraz jako ośrodek dowodzenia w czasie jego licznych wizyt na Florydzie. Posiadłość ze względu na swoje strategiczne położenie i rozmiary była również określana jako zimowy Biały Dom. To właśnie tutaj Trump gościł m.in. premiera Japonii oraz prezydenta Chin, co jeszcze bardziej zwiększyło prestiż i znaczenie tej rezydencji na arenie międzynarodowej. Mar-a-Lago było również świadkiem wielu kontrowersji, zarówno związanych z działalnością klubu, jak i z polityką Trumpa. Jako prywatny klub Mar-a-Lago stało się miejscem spotkań wpływowych osób z całego świata, co budziło pytania o potencjalne konflikty interesów podczas prezydentury. 6. Manny Khoshbin. Jest to postać, która zyskała ogromną popularność dzięki swojej działalności w branży nieruchomości oraz miłości do luksusowych samochodów. Jego imponująca kolekcja hypercarów oraz nowo nabyta nieruchomość o niezwykle imponującej powierzchni to dowód na sukces i nieopisaną pasję do ekskluzywnych przedmiotów. Manny Khoshbin jest właścicielem jednej z najbardziej imponujących kolekcji samochodów na świecie, w której znajdują się takie perełki jak Bugatti Chiron, Pagani Huayra Hermes Edition, McLaren Speedtail i wiele innych. Aby odpowiednio przechowywać i eksponować swoje niezwykłe pojazdy, Khoshbin postanowił przebudować zakupioną wcześniej za miliony dolarów nieruchomość, tak aby spełniała jego najwyższe wymagania. Nowa posiadłość celebryty to prawdziwe dzieło sztuki architektonicznej, nieruchomość o powierzchni kilku tysięcy metrów kwadratowych. Nie tylko posiada ogromny garaż na jego imponującą kolekcję, ale także prywatny tor wyścigowy, na którym Manny może testować swoje nabytki. Garaż, który sam w sobie jest imponującą konstrukcją, został zaprojektowany z myślą o wyeksponowaniu samochodów w jak najlepszy sposób, co dodatkowo podkreśla luksusowy charakter całej rezydencji. Co ciekawe, Manny Khoshbin nie tylko kolekcjonuje samochody, ale również aktywnie dzieli się swoją pasją w mediach społecznościowych. Jego kanał na YouTube oraz profil na Instagramie gromadzą miliony fanów, którzy śledzą jego każdy ruch, podziwiając zarówno jego styl życia, jak i nieprzeciętną kolekcję. 5. Jeffree Star. To znany influencer, przedsiębiorca i właściciel marki kosmetycznej Jeffree Star Cosmetics. Jest nie tylko ikoną świata makijażu, ale również miłośnikiem luksusu, co najlepiej odzwierciedla jego imponująca rezydencja w Hidden Hills w Kalifornii. Rezydencja Jeffree Star położona na prestiżowym terenie została wyceniona na imponującą sumę 20 milionów dolarów. Dom o powierzchni blisko kilkuset metrów kwadratowych oferuje wszystkie udogodnienia, jakie można sobie wyobrazić w luksusowej posiadłości. Wnętrza rezydencji zostały zaprojektowane z najwyższą dbałością o szczegóły, łącząc nowoczesność z klasyczną elegancją. Znajdują się tam m.in. 7 sypialni, 12 łazienek, a także liczne pokoje rekreacyjne, takie jak kino domowe, winiarnia czy pokój gier. Jednym z najbardziej imponujących elementów posiadłości jest ogromna kuchnia, która idealnie nadaje się do organizowania przyjęć i spotkań towarzyskich. Do tego dochodzi luksusowy basen otoczony pięknie zaprojektowanymi ogrodami, które zapewniają prywatność i spokój, co jest niezwykle istotne w życiu osoby publicznej takiej jak Jeffree Star. Poza głównym budynkiem nieruchomość obejmuje również dom gościnny, co czyni ją idealnym miejscem do przyjmowania gości. Przestrzeń na zewnątrz jest równie imponująca, z miejscem na liczne pojazdy, co jest istotne, biorąc pod uwagę zamiłowanie Stara do luksusowych samochodów. 4. The Weeknd. Jednym z jego najnowszych nabytków jest oszałamiająca rezydencja w Bel Air w Los Angeles, którą zakupił za 70 milionów dolarów. Ta spektakularna posiadłość rozciągająca się na powierzchni ponad 3000 m2 to prawdziwe arcydzieło architektury i luksusu. Rezydencja została zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie. Wnętrza domu charakteryzują się nowoczesnym designem z dużymi, otwartymi przestrzeniami, które płynnie łączą się z otoczeniem. Dzięki ogromnym oknom z każdego zakątka domu można podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na okoliczne wzgórza i miasto. Dom posiada 9 sypialni wielkości osobnych apartamentów i kilkanaście łazienek, co zapewnia mnóstwo przestrzeni zarówno dla gospodarzy, jak i jego gości. Posiadłość jest także wyposażona w studio nagraniowe, które umożliwia artyście pracę nad nową muzyką bez konieczności opuszczania domu. Jednym z najbardziej imponujących elementów tej rezydencji jest jej położenie na wzgórzu, które zapewnia nie tylko prywatność, ale także niesamowite widoki na otaczające kraj obrazy. Posiadłość otoczona jest rozległymi ogrodami i posiada kilka tarasów, które doskonale nadają się do relaksu i organizowania przyjęć na świeżym powietrzu. Zakup tej rezydencji przez The Weeknda jest dowodem na jego sukces i rosnącą pozycję na międzynarodowej scenie muzycznej. 3. Mr. Beast. Jimmy Donaldson, bo tak naprawdę nazywa się Mr. Beast, od lat konsekwentnie inwestuje w nieruchomości w swojej rodzinnej miejscowości Greenville w stanie Karolina Północna w USA. W przeciwieństwie do wielu innych gwiazd internetu, Mr. Beast nie zdecydował się na luksusowy pałac w Los Angeles, lecz postanowił zbudować swoje imperium w spokojnym małym miasteczku, w którym dorastał. Pierwszą nieruchomość w Greenville Donaldson zakupił w 2018 roku za około $320 000. Był to stosunkowo skromny dwupiętrowy dom o powierzchni około 300 m2 z 4 sypialniami i 4 łazienkami. Wyposażenie domu, choć eleganckie, nie przekracza granic luksusu. Znajdziemy tam m.in. kuchnię z granitowymi blatami, kominek gazowy w salonie oraz kryty taras, który umożliwia relaks na świeżym powietrzu. Jednak to, co naprawdę wyróżnia cały nieruchomościowy projekt Mr. Beasta, to jego decyzja o zakupie niemal całego osiedla, na którym mieszka. Donaldson nabył 5 domów na tej zamkniętej uliczce, w której znajduje się jego własna rezydencja. Domy te przeznaczył dla członków swojej rodziny oraz współpracowników, tworząc swoistą komunę złożoną z jego najbliższych osób. Cały projekt jest wyceniany na około $1,5 miliona i jest przykładem nie tylko sukcesu finansowego, ale także wizji Mr. Beasta. 2. Kylie Jenner. Jedna z najbardziej znanych celebrytek i przedsiębiorczyń na świecie jest właścicielką imponujących posiadłości, które doskonale podkreślają jej status oraz styl życia. Oprócz luksusowego domu w Hidden Hills, który kosztował ją około $15 milionów, Kylie posiada także inny imponujący dom, który stanowi uzupełnienie jej wyjątkowej kolekcji nieruchomości. Główna rezydencja Kylie, znajdująca się w Hidden Hills, jest prawdziwym marzeniem wielu osób doceniających estetykę. Posiadłość ta oferuje nie tylko przestronne wnętrza o nowoczesnym designie, ale także liczne udogodnienia, takie jak basen, prywatne spa, nowoczesne centrum fitness, a także kino domowe. Jej druga posiadłość, choć nieco mniejsza, wciąż oferuje wszystkie luksusy, jakich można się spodziewać po domu należącym do jednej z najbogatszych kobiet na świecie. Obie posiadłości są przykładem nie tylko sukcesu Kylie w branży kosmetycznej, ale także jej doskonałego wyczucia stylu i umiejętności inwestowania w nieruchomości. Ciekawostką jest fakt, że Kylie Jenner mimo swojego młodego wieku już teraz zbudowała imponujące portfolio nieruchomości, które mogłoby zawstydzić wielu doświadczonych inwestorów. 1. Will Smith. Ten znany aktor i producent filmowy wraz z żoną Jadą Pinkett Smith posiada jedną z najbardziej imponujących rezydencji w Kalifornii. Ich posiadłość położona na 60-hektarowej działce w Calabasas jest nie tylko symbolem niesamowitego sukcesu w showbiznesie, ale również miejscem, które podkreśla ich styl życia i wartości, które wyznają. Wartość tej niezwykłej posiadłości szacuje się na około $42 miliony. Ta rezydencja, zaprojektowana przez architekta Stevena Samuelsona, to prawdziwe dzieło sztuki architektonicznej, które łączy nowoczesność z tradycyjnym stylem. Dom o powierzchni kilkuset metrów kwadratowych został zaprojektowany w taki sposób, aby odzwierciedlać zamiłowanie do natury i przywiązanie do rodzinnych wartości właścicieli. Wnętrza rezydencji charakteryzują się ciepłymi, ziemistymi kolorami i naturalnymi materiałami, co nadaje przestrzeni przytulny i organiczny charakter. Posiadłość składa się z licznych udogodnień, które sprawiają, że jest ona idealnym miejscem do życia i odpoczynku. Znajdują się tam m.in. studio nagraniowe, w którym aktor może pracować nad swoją muzyką, prywatne kino oraz boisko do koszykówki czy basen. Posiadłość otoczona jest pięknymi ogrodami, a na jej terenie znajduje się również duże jezioro, które dodaje uroku całej posiadłości. Willa jest także wyposażona w kilka oddzielnych budynków, które mogą służyć jako miejsca dla gości lub przestrzenie rekreacyjne. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów posiadłości jest półokrągły taras, który został zainspirowany architekturą marokańską. W całym domu widoczne są wpływy różnych kultur, co podkreśla niecodzienny gust właścicieli, jeżeli chodzi o nieruchomości. Will i Jada dbają o to, by ich dom był przestrzenią, która sprzyja rodzinnej atmosferze i wspólnemu spędzaniu czasu. W rozmowach na temat swojej rezydencji podkreślają, że dom ten został zaprojektowany jako rodzinny zamek, czyli miejsce, które ma dawać bezpieczeństwo i zapewniać komfort zarówno im, jak i ich dzieciom. Dziękujemy za oglądanie i przypominamy, że na naszym kanale filmy pojawiają się co niedzielę około godziny 21. W komentarzach możecie się podzielić sugestiami na kolejne odcinki, a po więcej ciekawostek zapraszamy na naszego TikToka, Instagrama i na Facebooka.